Dzień dobry, to komentarz językowy, który nie wiadomo kiedy i gdzie zostanie opublikowany, ale chciałbym wyjaśnić co i dlaczego komentuję. Komentuję to, na co mam ochotę, komentuję to, co mam ochotę skomentować. Nie jest to zależne od moich sympatii politycznych, które wyrażam z rzadka publicznie, a najdobitniej przy urnie wyborczej w tajnym głosowaniu, z którego się nie muszę nikomu opowiadać. Mamy tutaj dzisiaj na przykład Rafała Ziemkiewicza, który z pewnością jest niezłym stylistą i wytrawnym pisarzem, choć kontrowersyjny to dla niektórych za mało, a kultowy to dla niektórych wcale nie za dużo. W każdym razie Wracam do tego, co komentuję, co mówię o języku. Staram się zwykle nie potępiać ludzi, którzy nie zajmują publicznych stanowisk i nie są jakimiś mistrzami języka, lub inaczej. Nie zajmują publicznych stanowisk, piszą coś prywatnie. Czasem to jest wywlekane na jakieś takie fora, gdzie się wyśmiewa ludzi nieporadnie posługujących się polszczyzną pisaną. To mnie bawi mniej. Bardziej mnie interesuje, kiedy ktoś na stanowisku lub osoba znana publicznie. Używa form błędnych albo popełni błąd językowy nie wynikający z przejęzyczenia, tylko wręcz przeciwnie z przekonania, że forma, której używa, jest lepsza. No i teraz możemy wrócić do Rafała Ziemkiewicza. Chodziłoby o to, że kiedy on tu w filmiku mówi o podziale na metropolię i peryferia, żeby powstrzymać zapędy zachodnich krajów do kolonizowania wschodniej i środkowej Europy do przekształcania Unii Europejskiej w coś zupełnie innego, w superpaństwo i to superpaństwo podzielone na metropolie i peryferia z wysysania których, z wyzyskiwania których ta metropolia ma żyć. Ca... To popełnia błąd wielokrotnie wskazany jako błąd, że w języku polskim, ale też i w łacińskim, z którego to słowo pożyczyliśmy, Liczba pojedyncza to ta peryferia, więc liczba mnoga to są te peryferie. A zdarzyło się chyba tak, że formę peryferia potraktowaliśmy jako liczbę mnogą od domniemanego rzeczownika neutralnego, czyli mającego rodzaj nijaki, jakiegoś peryferium, którego nie ma po łacinie czyli peryferia jak muzea i dlatego nagle powstała nam forma te peryferia tych peryferiów, gdy polszczyzna, znająca łacinę, polszczyzna dawniejsza, polszczyzna ludzi kulturalnych i wykształconych lepiej niż my, takiej formy raczej nie miała. Choć być może się okazać, że w wieku XIX coś takiego bywało. Wracając do Ziemkiewicza i normy językowej. Ziemkiewicz naruszył normę językową. Jest to błąd nierzadki, jest to błąd inteligencki i dlatego pragnę o nim opowiedzieć. I opowiadam, że forma T-peryferia jest formą niezgodną z normą współczesnej polszczyzny. Powinno być peryferie albo Metropolia i peryferia w znaczeniu liczby pojedynczej. Jesteśmy peryferią, a nie y, my to peryferia y, odległe. My to odległa peryferia, a nie peryferia odległe. Y, może trochę mące. W każdym razie takie jest moje ekspoze. Mijają cztery minuty. Dziękuję.